Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef MSWiA. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie. Jarosław Zieliński urodzony w Szwajcarii, co ciekawe. Tak, to taka miejscowość dawniej w okolicach Suwałk, teraz ulica w Suwałkach. Łukasz Ciechański przed chwilą pytał, czy pan powinien się obawiać moich pytań. No myślę, że moich pytań nie, ale pytanie brzmi, kogo innego pan się obawia w związku z tym, że korzysta pan dalej z ochrony służby ochrony państwa? Na te tematy trudno rozmawiać ze względu na informacje niejawne, chronione. W tej sprawie nie chciałbym się publicznie wypowiadać, bo znam przepisy, które obowiązują. Ale rozumiem, że potwierdza pan, że z tej ochrony korzysta. Panie redaktorze, sam fakt ewentualnej ochrony i jej sposoby są objęte ochroną jako informacje niejawne. Czyli nie potwierdzi pan, ani nie zaprzeczy tym informacjom, jakoby po tym fakcie, jak pan już ustąpił z funkcji wiceszefa MSWiA, dalej korzystał z ochrony służby ochrony państwa. Panie redaktorze, na to pytanie już odpowiedziałem, proszę wybaczyć. No właśnie, nie odpowiedział pan, ale dobrze, przejdźmy do kolejnych tematów. Pan odchodząc właśnie z ministerstwa, co nastąpiło po wyborach w 2019 roku, że kończy pan pracę w MSWiA z poczuciem dobrze wykonanych zadań, których efekty ocenili wyborcy. Pewnie wyborcy ocenili dobrze, skoro został pan posłem, no ale dodał pan obraz, a obraz medialny skoryguje czas. I pytanie, co miał pan na myśli wtedy? Ja wtedy byłem dosyć mocno atakowany przez niektóre środki przekazu, środowiska polityczne celowały w tych atakach na mnie. Można powiedzieć, że niemal codziennie albo co kilka dni były kolejne próby, a to ośmieszania mnie, a to kwestionowania różnych spraw, które czasem były bardzo daleko ze mną związane albo w ogóle nie związane. No, przypominam choćby sytuację związaną z wydarzeniami na komisariacie we Wrocławiu, sprawę pana Stachowiaka. Obciążono mnie odpowiedzialnością za to, celował w tym TVN24, także inne media. Nie miałem ani możliwości zapobieżenia temu, ani wpływu na to. Zresztą w ogóle przepisy, które wtedy obowiązywały, nie pozwalały mi nawet sięgnąć do materiałów i informacji. Potem zmieniliśmy przepisy, powstało Biuro Nadzoru Wewnętrznego, zresztą z mojej inicjatywy, to był mój pomysł. Teraz sytuacja jest inna, ale atakowano mnie, że tak powiem, dzień w dzień albo co kilka dni, więc o tym myślałem. Ten obraz był bardzo skrzywiony, a efekty mojej, naszej pracy, przy wspólnej z kolejnymi ministrami, ja byłem wiceministrem, ale także z komendantami poszczególnych formacji, z funkcjonariuszami w ramach rządu, były bardzo dobre i przypominam tylko, że w ciągu tamtych lat mieliśmy bezpieczeństwo na bardzo wysokim poziomie. Policja notowała wskaźniki zaufania i dobrych ocen, najwyższe od 30 lat. Wszystkie wydarzenia międzynarodowe, te w dużej skali organizowane, takie jak Światowe Dni Młodzieży, czy Szczyt NATO, czy cały szereg innych, konferencja klimatyczna, były bezpieczne. Marsze Niepodległości były bezpieczne, nie było żadnych incydentów w ciągu 4-5 lat. Niestety wcześniej było inaczej. Ubolewam także, że i ostatnio było inaczej, ale w czasie, kiedy odpowiadałem za bezpieczeństwo wewnętrzne, nadzorując służby mundurowe MSWiA, naprawdę wszystkie te sprawy wyglądały bardzo dobrze. Przypomnę także program modernizacji służb mundurowych, którego przygotowywanie nadzorowałem, a później realizację tego programu. Podnieśliśmy w sposób znaczący wynagrodzenia funkcjonariuszy, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników cywilnych. Zmodernizowaliśmy poszczególne służby, zakupiliśmy nowy sprzęt, przywróciliśmy szereg posterunków policji, które były likwidowane masowo zarządów PO-PSL. Naprawdę ja jestem przekonany i myślę, że coraz więcej osób, które to obserwują i porównują różne okresy, jest przekonanych, że naprawdę to był wysiłek, który przyniósł dobre efekty. No a właśnie wtedy niestety nie miałem możliwości
wytłumaczenia na bieżąco tych wszystkich spraw. Czasem byłem obecny w mediach, ale nie na tyle często, żeby do tego się odnosić. Dlatego napisałem przy odejściu z MSWiA, z funkcji sekretarza stanu nadzorującego służby mundurowe, że czas to wszystko zweryfikuje i wydaje mi się, że już w sposób znaczący zweryfikował, a z biegiem jeszcze czasu myślę, że jeszcze bardziej na korzyść zweryfikuje. Czy czas zweryfikował? Pan nie ma żadnych zarzutów, żadnych postępowań, nic się wobec pana takiego nie toczy, prawda? Nie, nic się nie toczy, nie ma żadnych powodów, żeby się toczyło. Panie ministrze, przejdźmy dalej do bieżących kwestii politycznych. Pan już jest, no niejako, mówiąc kolokwialnie, szeregowym posłem. Patrząc z perspektywy posła, to co się dzieje na polskiej scenie politycznej, zwłaszcza oczywiście w kontekście Zjednoczonej Prawicy. Jak pan ocenia ewentualną współpracę z Pawłem Kukizem? Jeszcze może do poprzedniego wątku, tylko wrócę na sekundę, jeżeli pan pozwoli, bo napisałem, że wyborcy ocenili. Ja w ostatnich wyborach otrzymałem najwięcej głosów spośród wszystkich wyborów, w których uczestniczyłem, a jestem od prawie 18 lat posłem, także przechodziłem wiele wyborów, poddawałem się wielokrotnie weryfikacji. A moja formacja, Prawo i Sprawiedliwość, nasza formacja, też na pewno na tym bezpieczeństwie postawione na wysokim poziomie zyskała. A wracając do pana pytania, panie redaktorze, współpracujemy jako Prawo i Sprawiedliwość z tymi, którzy chcą wspierać nasze działania programowe, nasz program dla Polski, który realizujemy od pierwszej kadencji, od 2015 roku. I jeżeli posłowie Pawła Kukiza zechcą być z nami w tym dziele rozwoju, naprawy najpierw, teraz coraz bardziej rozwoju Polski, chociaż jeszcze sporo do naprawienia pozostało, no choćby sfera sądownictwa, ale także inne. Natomiast teraz chcemy skorzystać z możliwości, jakie daje ta nowa perspektywa i finansowa. W Unii Europejskiej są potężne środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i tych ram finansowych, które już się rozpoczęły i będziemy z tego korzystać. Jest Polski Ład, nowy program. No właśnie, co do Polskiego Ładu, panie ministrze, nie sądzi... prawicy, która jest przy władzy i będziemy po prostu na pewno osiągali coraz lepsze efekty. Będziemy wychodzili z kryzysu, no, ale potrzebujemy stabilnej większości parlamentarnej. Panie ministrze, nie sądzi pan, że to jest dosyć paradoksalne, że antysystemowiec, który wchodzi właśnie z takimi hasłami do polityki, teraz będzie z Prawem i Sprawiedliwością budował nowy Polski Ład? Panie redaktorze, w polityce jest tak, że postawy i poglądy ewoluują, więc ja z zadowoleniem przyjmuję ewolucję poglądów Pawła Kukiza i tej grupy posłów, którzy są z nim związani. To pewnie się wiąże z... Może jest tak, chciałbym wierzyć, że to jest główny powód, że pan Paweł Kukiz został przekonany, przekonał się do naszych racji, naszego programu i dlatego może z nami być bliżej, współpracować, a być może także zawiódł się na tym, co wcześniej robił w ramach swoich inicjatyw politycznych, w ramach koalicji, w które wchodził. Wszystko pewnie to ma znaczenie. A jak pan ocenia, panie ministrze, ewolucję poglądów Jarosława Gowina? Podam przykład, bo Jarosław Gowin, wedle tego, co mówi senator Lidia Staroń, najpierw panią senator nakłaniał do tego, żeby była kandydatką na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, później poparł innego kandydata, a następnie, jak już poparł innego kandydata opozycji, trzeba dodać, to zadzwonił do pani Staroń i powiedział, żeby ona jednak zrezygnowała. Jak pan ocenia z kolei taką ewolucję poglądów? Panie redaktorze, pani Lidia Staroń i pan Jarosław Gowin byli kiedyś w Platformie Obywatelskiej. Byli, można powiedzieć, razem w Platformie Obywatelskiej, bo to był mniej więcej ten sam czas, chociaż w innym nieco okresie odeszli z tej formacji politycznej. Ale w pytaniach pana redaktora właśnie można powiedzieć, że zawiera się ocena. Wydaje się dojrzałością i odpowiedzialnością każdego polityka, zwłaszcza który uczestniczy w sprawowaniu władzy obecnie, a to jest władza i kierunek bardzo dla Polski potrzebny, jest to, żeby doprowadzać do rozwiązań skutecznych i stabilnych. Musimy wybrać rzecznika praw obywatelskich. Są z tym kłopoty, nie mamy większości w Senacie. Pan Jarosław Gowin powinien być razem z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie. Ja
Nie ukrywam, że nie rozumiem tych jego różnych takich zwrotów, takich wolt, które dokonuje między innymi w tej sprawie, ostatnio w tej sprawie, wcześniej także w innych sprawach. Ale liczę na to i mam nadzieję, i zresztą do pana premiera Gowina się zwracam, proszę i apeluję, żeby zmienił zdanie, żeby poparł kandydata wspólnego. Dzisiaj to jest pani Lidia Staroń, niezależnie od tego, co było w przeszłości, dzisiaj mamy określone warunki polityczne i powiedziałbym arytmetyczne w parlamencie. Trzeba tego wyboru dokonać, więc myślę, że takie zapowiedzi, że lata nie zmieni zdania, nie są dobre. Panie ministrze, pan jest posłem, politykiem z Podlasia. Zapewne bliskie są panu kwestie Białorusi polskiej, ale także polskiej mniejszości, ale także po prostu obywateli Białorusi. Jak pan ocenia ostatnie wydarzenia wokół Białorusi? Zapowiedź sankcji przez Unię Europejską, ostatnio zatrzymanie także tego samolotu z Romanem Pratasiewiczem na pokładzie. Co planuje dyktator białoruski? Jak widać, choćby po tej ostatniej decyzji, która ustanawia świętem na Białorusi dzień 17 września, dzień inwazji sowieckiej na Polskę w ramach realizacji tajnego protokołu z układu Ribbentrop-Mołotow. Łukaszenka, więc autorytarny władca Białorusi, tkwi bardzo mocno w mentalności jeszcze postsowieckiej i jest bardzo blisko związany z Rosją. To jest związek, który wydawałoby się, że już powinien trochę stawać się słabszy, a niestety on ciągle w tym uzależnieniu tkwi. Sankcje są potrzebne, żeby wspierać białoruską opozycję demokratyczną. Podejmuje wspólnie Unia Europejska, Polska, zresztą tutaj jest polski rząd, był inicjatorem, liderem w tych działaniach, także jako sąsiad Białorusi wspieramy demokratyczne dążenia obywateli białoruskich, wspieramy na różne sposoby, poprzez choćby udzielanie azylu tym, którzy muszą uciekać, prześladowani na Białorusi, uciekają do Polski. Dajemy pomoc studentom, naukowcom, jest system stypendialny. Także przecież zapraszamy i zatrudniamy obywateli Białorusi w różnych sektorach naszej gospodarki. I oczywiście uczestniczymy w tych wspólnych sankcjach, które podejmuje Unia Europejska. Zawsze powstaje pytanie, czy te sankcje są wystarczające, czy za słabe. Wydaje się, że one powinny być wzmacniane, bo reżim Łukaszenki słabo na to reaguje. Chociaż trzeba mieć świadomość, że Łukaszenka, mając poparcie Rosji, mając konkret Putina na pewno, nie będzie łatwo ulegał tej presji, którą chcemy na nim wywrzeć jako wolny, demokratyczny świat Zachodu. No ale trzeba to podejmować, trzeba czynić co możliwe. Tak jak my kiedyś oczekiwaliśmy jako społeczeństwo polskie, które dążyło do obalenia komunizmu w Polsce i wyzwolenia się spod władzy sowieckiej, jako ludzie Solidarności, oczekiwaliśmy wsparcia świata Zachodu. Tak teraz białoruska opozycja oczekuje naszego wsparcia, musimy tego wsparcia udzielać. Dopytam jeszcze o Białystok. Tam ostatnio przetoczył się spór o upamiętnienie majora Łupaszki, to znaczy był projekt obywatelski, aby usunąć ulicę majora w Białymstoku. Ten projekt, ten pomysł jednak upadł. Jak pan ocenia spór o upamiętnienie żołnierzy wyklętych, między innymi w Białymstoku? To się stało ostatnio. Panie redaktorze, my jako Polska popełniliśmy ogromny błąd, znaczy popełniły te formacje, które miały wpływ na bieg polskich spraw po przełomie lat 80. i 90., bo walka żołnierzy niezłomnych, nazywanych przez komunistów i traktowanych jako żołnierzy wyklętych, właściwie traktowanych jako żołnierzy wyklętych przede wszystkim, represjonowanych, powinna, i prawda o tej walce, o tych dążeniach do prawdziwej niepodległości Polski powinna stać się aktem założycielskim III Rzeczypospolitej. Tak się nie stało. Przypomnę, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego inicjatorem był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, nasz prezydent, został uchwalony dopiero w 2011 roku, więc obowiązuje od 10 zaledwie lat, a Polska niepodległa to znacznie dłuższy okres, przynajmniej od 1991 roku, kiedy wojska rosyjskie zostały z Polski wyprowadzone. Więc tutaj mamy grzech zaniechania i teraz
Niestety z tego źródła bierze się to, że niektórzy relatywizują i kwestionują wkład i walkę, i bohaterstwo, niezłomność Panie ministrze, żołnierzy. Na te tematy pewnie moglibyśmy jeszcze dłużej rozmawiać, ale czas nam się już skończył niestety na dalszą. Właśnie tych bohaterów życia publicznego. Wręcz przeciwnie, musimy robić wszystko, żeby ich upamiętniać. Są takie działania upamiętniające. Ostatnie zdanie tylko jest takie, że już nie możemy dłużej rozmawiać, że wśród nich także są ofiary obławy augustowskiej, która też jest mało znana w Polsce. Wiemy już, że a w lipcu będą obchody. 2000 ofiar zostało. Panie ministrze, dłużej czasu niestety nie mamy. Tej obławy. 11 lipca będzie dniem pamięci, bardzo ważnym. Też proszę obserwować tę sprawę, bo ta sprawa jasne. Powinna stać się dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Trójki był Jarosław Zieliński.